spadasz i padasz? Mniej więcej. Kurwa, czekaj, bo minimalski. A, bo się przełączył. Będzie łatwiej. Problemy techniczne od samego rana. Tak. Zepsuty gimbal, zepsuta pogoda. Deszcz. Mamy zepsute samochody. Ale czekaj, bo mi kapie na obiektyw i jest chujnia. Teraz mi kapie na łeb. O nie. No, dobra. Zaczynaj, szybko się schowamy. Generalnie dzisiaj w tą piękną słoneczną pogodę wymyśliliśmy sobie, że będziemy robić samochód, czego jeszcze nie wiedzieliście. I to jest temat pod tytułem Co skrywa stodoła u Alana? Więc może chodźmy szybko pod dach i wam wszystko wytłumaczę. Jak to się odbiera? Już zapomniał. O jest piękność. O, no super. Chyba półośkę. Chodź na tym pod dachu trochę. Musisz wejść trochę głębiej chyba. O Boże. Więc generalnie pomysł na to wszystko zrodził się 2 dni temu. Dwa albo 3. Mówisz, że to auto stoi tu tylko 2 dni. Nie, pomysł na to wszystko zrodził się 3 dni temu, bo auto tu stoi rok czasu. Albo lepiej. Chyba lepiej. Znaczy to rok na pewno nie był odpalany, ale to wyszło wszystko przez to, że zaczyna być piękna słoneczna pogoda. A Lasek w tym momencie próbuje założyć czapkę jedną ręką. I generalnie w BMW się nie otwierają okna, więc stwierdziłem, że pasowałoby mieć otwierane okna. A jeszcze przyszedł mail ze zgłoszeniem na Herkulesa, na którego nie pojadę. No i pasowałoby zrobić auto, żeby się otwierało okna. No to tadam. To naprawmy okna. Naprawmy okna. Co trzeba zrobić, żeby naprawić okna w aucie? Pytanie w którym, bo jeżeli rozmawiamy o tym aucie, to trzeba zrobić skrzynię biegów, a jeżeli rozmawiamy o BMC, to trzeba zrobić okna. Nie no, prościej wymienić skrzynię biegów niż naprawić mechanizm. Znaczy, to jest temat taki, no to auto stoi od roku, bo nie jeżdżę nim od roku, bo się zepsuła skrzynia, bo to auto stało, ale jeździłem nim przez chwilę, a teraz stoi. A przez rok czasu nie było czasu tego zrobić. Chyba to miałoby uruchomić to. Może powiesz, co to jest, to. To niebieskie auto, stojące w stodole od roku czasu. Generalnie cała historia tego wszystkiego zaczęła się od tego, że auto kupiłem lata temu i to auto zawsze stało. Ale później rozbiłem tamto, które już jest zrobione, ale już nie jest moje. No i jak tamto się rozbiło, to trzeba było jeździć tym, a tu się zepsuła skrzynia biegów, więc później jeździłem Nissanem. A później Nissan zaczął stać, więc jeździłem BMW-ką, a to zaczęło stać. No, ale... No tu jest zakreślona skrzynia biegów. Słowem, jak ci się auto zepsuje, to kupujesz następne, a pan stawiasz w stodole. Mniej więcej. To jest szybki temat. Zamiast naprawiać, trzeba kupić inne i wtedy jeździsz innym, a to zepsute stoi. Ale tutaj nie ma dużo roboty. Jestem w ogóle ciekawy, czy to jest w stanie jeszcze otwarcie. Jeszcze? Że tak, ten silnik nigdy nie występował w tym aucie. Nice. I tak trochę jest tam ciasno. Bardzo ciasno. Generalnie to trzeba będzie podnieść cały przód, rzucić zderzak, lampę, zawieszenie z tamtej strony rozebrać, stabilizator, opuścić silnik tak, żeby tu się opadło koło pasowe o podłużnicę i już można wyjąć skrzynię biegów. Trzeba ją wyjąć, żeby ją rozklinować, bo można byłoby to zrobić na aucie, ale nie zdejmiemy dekla, bo się oprze o podłużnicę. Trzeba wyjąć. I dlatego tego przez rok czasu nie robiłem. Bo jeździłem innym autem. A, i tutaj jeszcze kapie z niego coś pod... Put. Teraz sobie przypomniałem. Szeszał się. Jest mokro pod nim. Tutaj. Czym? Zesmakuj. Nie, bo to straci na mnie. Nie no, na pewno trzeba zrobić wydech. Opony z tyłu. Przegląd, bo jak sprawdzałem, to rok temu wyszedł. I akumulator. I skrzynia. Zium. Ale ten go odpalił. Tak po roku czasu. Zobacz, czy się nie zastał najpierw. Coś ty, nie ma szans. Co nie ma szans? Żeby się zastał. No to, to auto. No to auto, to jest żarłytki silnik. Generalnie to auto w swoim życiu więcej przestało niż przejeździło. I tu możesz go zostawić na rok czasu. Możesz go centralnie olać, mieć go w dupie, przychodzi z kluczykiem. Jedna ważna rzecz. Musisz mieć aku, bo bez aku nie odpalisz. I musisz zrobić to, co trzeba zrobić, żeby on odpalił. To jest jedna rzecz, którą trzeba zrobić. I on odpala tak. Tylko nie mam aku. No. No i mogłeś się w hamulce dostać. Próbujesz go odpalić? A mamy aku? Weźmiemy sprawę. A są kluczyki od tego auta? Szukaj. A, to jest mój świetny temat, typu... Zostaw... Weźmy to do pomieszczenia obok. No to są części do B?
A tu jest pomieszczenie albo? A tu jest drugi silnik. I tu silnik do probę. Tak. I tu opon trochę jest. No. Ja mam opony wszędzie. Ale ja mam temat tego, że jak zostawiam, porzucam swój samochód, bo to jest najlepsza opcja według mnie na naprawę, to zapominam, gdzie są kluczyki od tego. Ale wczoraj wymyśliłem, że jak już porzuciłem probę i to odpalę, i to będę jeździł w lecie, jak będzie słońce. I to jest kolejny temat, który mnie tam to denerwuje, bo jak jest deszcz, to mnie denerwuje cabrio. Ale wtedy mam BMW. Ja BMW uwielbia deszcz. Złote połączenie. No i przełożę sobie sprzęt stamtąd, z powrotem tu, tak jak było. Muzyczka wreszcie chodziła. Są klucz... O człowieku, ile tu skarbów jest. Chłopie, tu jest. Chłopie, wszystko. Mamy jaku? O człowieku. Znalazłeś kluczyk? No. Znalazł. Klucz z stacji chce był. Wiesz co trzeba zrobić? No. Musisz iść ręką zamknąć czujnik od klapy tylnej. Bo on będzie dar ryja. A on chyba nie będzie wybuchł, bo chyba syrenka jest wyrwana. A bo ja żem wyrwał. Ale i tak nie mogę go zrobić. Pojawił się prąd. Jest. Sztyknął ten rozrusznik tylko. Ale nie zakręcił. Dobra, wysiadam. Ambitny plan chyba się nie uda. Znaczy, na razie jest jak zwykle po naszemu, czyli bardzo dobrze, ale nie do końca. Dobra. Wrócimy na wizję, jak ogarniemy, co robimy dalej. Aktualizacja, znaleźliśmy pierwszą przyczynę, znaczy się przewód plusowy, który powinien być chyba tu. Urwał. Będziemy repecić. To jest plus od czegoś pewnie ważnego. Bo plus przeważnie jest ważny. O, plusy się przydają. Więc przymącimy go do tego. No to może być dlatego, dlaczego nie chciał nam palić. Bo może to się stykało z masą i wtedy zwarę robiło. Albo nie było prądu i nie chciało kręcić. Albo to jest plus na rozrusznik, który go obraca. Albo to jest plus na rozrusznik, który go obraca. Całą skrzynkę. No to zmieniamy aku. Jednak. No i po co żeś to tak wbijał? No ja zmienię baterię przy okazji. Wszystko w porządku, to to auto musi zapalić. Czyli to były przewody istotne. Hej, jedziemy! A co jak puścisz sprzęgło? Auto pojedzie. Ma zapięty bieg cały czas. Czyli czwórka ci się zblokczyła. Ale wszystko to dało na wsteczny. Ale wybiłeś wsteczny. A... Nie jest powiedziane. Nie jest powiedziane właśnie. Bo ja jechałem i nagle auto zrobiło takie wpis, że się zatrzymało. A. Mówi się prawie jak KTG. Kurecku, jaki ten bieg? Jaki bieg pan Jasie? Tak, taki sterownik jest tutaj. Nie, no żartuję. Taki sterownik, jak widzicie, tak. Taki. O, taki manualny. Taki, a manuel. O, manuel. Pato! Podziała! Ej, to jest pół zbiornika paliwa! I to jeszcze było bardzo tanie paliwo. 55 tysięcy. W sumie podoba mi się idea skrzyni wrzucającej wsteczny i bieg do przodu jednocześnie. Kup sterownik ATG. Jeszcze chwila i będziemy w reklamach robić. Jak rozwaliłem tą swoją skrzynię, bo wtedy już drugi raz, i potrzebowałem jechać do Dąbrowy, to znajomy, który robił mi tę skrzynię, pożyczył mi swoją. Ją zabiłeś, wiem. Pierwsze jego słowa były: tylko jej nie zepsuj. Więc pod miesiąc zadzwoniłem do niego: mamy problem. Zabiłem ci skrzynię. Jezu. No. Pożyczyć mu coś. Po upewnieniu się, że samochód jest podniesiony zgodnie z zasadami BHP na pustaku i na windzie, możemy rozbierać. No. Generalnie nic się nie ciekawego nie dzieje, zderzak. Lewa lampa do zdjęcia koła. I zaczynamy rozbiórkę. Zderzak znikł. Rozkręca dalej. Ręce, które próbują leczyć. Ręce, które leczą? Na razie to próbują.
No. Dobra, od czego zaczynamy? Od tego, że już daliśmy plamy, bo nie popuściliśmy przegubu. Hamulce działają? Nie pata. Masz? No. Mhm. Co, poszło? Będzie problem, panie, to palcami idzie. Mógłbyś... Chyba coś było niedokręcone, co? To nowy przegub. Tak, to był nowy przegub. Tak, nie zdążył się nawet... Dobra, już tyle. Nie dokręcił się. Nawet dociągnąć. No cóż. Dobra, to teraz tak. Wyspa 19. To jest właśnie zrobienie przy tym aucie czegokolwiek. Gdzie jest 19? Na koła. Na zasadzie ten zacząłem robić i potem zapomniałem. I tam na pewno trzeba będzie coś takiego. Bez młota to nie robota. Czas bić amora. Zróbmy tak, że zrobimy sobie przerwę. Ja sobie przerwę zrobię, a ty zbijesz to. Puścisz olej ze skrzyni i weźmiesz tą płośkę. Tadam. A później... Alan pracuje. Ja sobie zrobię przerwę. Tak dużo zrobiłem. No jak to się zrobi, a ja zawsze mam z tym problem, to ten... To ja rozkręcę łapy wszystkie, poluznuję łapy, belkę i tak dalej. Wszystkie śruby od skrzyni odkręcę. Potem zostanie tylko podeprzeć silnik, wyjąć belkę, poprzeczkę, wszystko i tylko... To mnie puść tam. Później zostanie już tylko zrobić wszystko i będzie... I będzie zrobione. Jak należy. Tak. Dokładnie tak. No. Włączyłem kamerę, więc sobie zrobisz przerwę. Tak. Generalnie wydaje mi się, że mamy chyba plan, bo... Zapomniałem o tym, że korek spustowy jest pod belką, która trzyma silnik i skrzynię. Tak? Więc rozkręcimy łapy, rozkręcimy belkę, podeprzemy silnik i wyjmiemy to, tak? I spuścimy olej, wyjmiemy płośki, opuścimy silnik i skrzynia jest nasza. O ile w środku jeszcze jest olej? A to olej jest strasznie drogi. Ostatnio kupowałem go w Fordzie po 120 za litr. A wchodzą 3. A to jest wiskotyczny specjalny? Specjalny pod szperę. No to motul robi te wiskotyczne podszpery. Nie, musi być fordowski. Bo jeżeli nie, to te szpery padają. Są gówniane te szpery. Po prostu gówno nie szpera. Ale nie no. Ej, za te pieniądze już byś miał pewnie jakąś tą skrzynię kłową i... Patrząc i ogólnie na koszty tej skrzyni, tak. Miałbym już inną porządną skrzynię. Nie chcesz większej przedłużki? Mam pneumata w ręce. Trzeba odkręcić podłuchę, bo trzeba to wszystko generalnie rozebrać na części pierwsze, żeby to wyjąć. Byłoby fajnie, gdyby nie zabiło, bo jeszcze bym chciał coś tam porobić przy innych autach. Patrz, a tak to skończyłbyś żywot z miłymi wspomnieniami. Zawsze chciałem zgnąć pod belką. Na ten czas wiesz. A teraz się karę, że wykręcę tą zaślepkę i się rozblokuje skrzynia. W sumie byłoby to dość zabawne. Ale dlaczego kurwa tu jest żółty olej? No bo chyba nie... Wiem chyba dlaczego, bo Ford stwierdzi, że ma w dupie i zrobił taki sam olej, tylko że żółty. Z tymi samymi normami. O ile dobrze pamiętam. Bo gadałem z gościem. Postawiam, nie trzymaj. A może chcę sobie potrzymać. A chyba, że lubisz, no to... Szczegół. Czyli to jednak był olej ze skrzyni. Tak, stąd się wylewało, bo tutaj ciekło, ja tu pod ręce robiłem i pewnie stąd się wylało. Także nie może być tak, że nie ma dziury w skrzyni jeszcze. Z tym trzeba nacisnąć na stabilizator, żeby go wyjąć między jednym a drugim. I ten przewód tu. Próbujemy? Ja się muszę odsunąć. Przepraszam, nie szkodzi. Przekładałem z ręki do ręki. Stop.
i mamy skrzynię na wierzchu. I teraz pytanie, co jej jest, że ma tyle biegów zapiętych na raz? Nie jest to sterownik HTG. Ściągać dekla i patrzymy. Tu jest dobrze. Tak powinno być? Czy nie, ja tu nie widzę nic zepsutego. Jeszcze. A te ząbki, czekaj. Tutaj ząbków brakuje? Czy tak ma być? No to jest synchronizator, nie? No, to tutaj też brakuje, no to tu jest synchronizator piątego biegu. A jak rozbierzemy to, no, to zdejmiemy ten dekiel i wtedy zobaczymy, co jest dalej. No. Trzeba pamięć fotograficzną. Nagrywam to. A teraz będziemy komputery, będziemy odtwarzać film. Tak. Dokładnie. A jak tego nie poskładamy, to zawiedziemy to Jarcykowi. Powiem mu, pa, pomogłem ci trochę rozebrać, ale już nie wiem, co dalej. Złóż. No. No dobra, no wyciągaj. Bo wydaje mi się, to trzeba rozkręcić, by to wyjąć. Nie odpowiem ci na to pytanie. Nigdy tego nie robiłem. Na pewno trzeba tutaj tego wywalić i zdjąć ten bieg. Tą zębatkę. Tu trzeba segerka rozpiąć, zdjąć tą zębatkę. To, sprężynkę. No a tu się kręci. No tak, ale jest na luzie w tym momencie. Na pewno trzeba jakoś tego bolca zdjąć. A i tu jest co? Nie. Jak się to? Mi się wydaje, że jak rozkręcisz to, to wtedy zdejmiesz to. Bo to zdejmiesz na pewno. Tu masz takiego imbusa. I wtedy możesz sobie to wysunąć. Chyba. Dobra, Alan rozkręca, robimy pauzę, jak to rozkręci. Pięknie. No i co teraz jest nie tak? To jest dobre pytanie. Ale są zapięte pierwsza zębatka, druga i trzecia. Nie powinny być trzy na raz chyba. No tak mi się wydaje. Zgupłem. No taki mądry bym się No wydawał. Teraz spróbuj wypchnąć za pomocą lewarka, wypchnąć wsteczny, żeby on wyskoczył. Żeby on wyskoczył, to idzie do góry. Tak, to się musi podnieść do góry. A żeby to się podniosło do góry, coś tam musi go nacisnąć. Ten patyk. No. O. I teraz jest wybity wsteczny. Tak. I on powinien zostawać w tej pozycji, a nie opadać. No ale tu sprężyna jest. Jest cała. Jest napięta. Naprawiliśmy wszystko. No jeszcze teraz trzeba zadzwonić po specjalistę, żeby sprawdził. I złożył. I złożył. Nie no, złożyć byśmy złożyli, ale... Na pewno już nie ma dwóch biegów zapiętych. Można powiedzieć, że właśnie w tym momencie usunęliśmy sterownik HTG. Się przyjebaliśmy do HTG. Już jak wszyscy. Nie jest zapięty, także jest już ok. Teraz trzeba zrobić, żeby reszta działała. Ale jara mnie to, to mnie jara. To jest szpera. Wziom. To jest to, co robi wziom. Tu. To jest najwięcej warte w tym wszystkim. To mnie jara. To co? Dzwonimy do speca i zobaczymy, co będzie. Także wracamy po telefonie. Tak właśnie będzie. Można byłoby stwierdzić, że specjalista, który naprawiał tą skrzynię, stwierdził, że
nie ma opcji, żeby dało się dwa biegi wbić, więc jest to nierealne, więc potwierdziliśmy, że się da. I tak, zęby tutaj na pewno będą tarte, bo nie ma synchronizacji. Powiedział Jarcyk, że mogę w każdej chwili, jak mam skrzynię taką, nie mówiłem tego głośno, że mam jeszcze jego skrzynię, ale mogę przerzucić samą zębatkę, ona i tak będzie wytarta, bo tu nie ma synchronizacji i często gęsto wsteczny i tak zgrzyta jak wchodzi. No, tak, to jest do olania, bo na tym się nie jeździ. Ale wsteczny nigdy nie ma synchronizatora. Pa, teraz to działa. A teraz nie. Teraz będzie w drugą stronę kręcić musisz. Widzisz? To jest niesamowite. Dokładasz jedną zębatkę i nagle główne koło kręci się w przeciwnym kierunku. Ale tak, jeżeli tu są zęby całe... Wszystkie zęby są całe. No tu są tylko trochę wywalone. Poprawiłeś tą. Jarcik mówi tak. Nie ma prawa się tu nic stać. A jedna. Mówi, że jedne co to tamte patyki mogą być wywalone. To czy mają ten? Albo to gówno może mieć za duży luz, ale to nie ma luzu żadnego. Tu nie widzę luzu. Więc albo możemy to poskładać w tym momencie i założyć na auto i jeździć dzisiaj. O ile będzie jeździć. Albo we czwartek może przyjechać. I sprawdzić. I najlepsze, bo sami mówi, no, zobaczyłem tylko, że dzwonił, to już wiedziałem, że chodzi o skrzynię. Pyta się mi, jak to się stało, to mu mówię. Mówię, że nie pamiętam dokładnie, bo to trochę temu było. No. Więc jaki decyzja twoja? Werdykt należy do ciebie. Wspaniale, jeździmy. Świetnie. W sumie nie wiesz nic. Nie wiesz, czy się narobisz tylko po to, żeby to znowu później rozbierać. No. Ale jeszcze się kręci. A to ważne. Jeszcze pytanie, ile jest błędów popełnione przy składaniu tego. Jak na przykład, że trzeba było składać to na pierwszym biegu, bo inaczej się nie złoży? Na przykład. Aktualnie na sucho wszystkie biegi wchodzą. I się wszystko kręci. I wszystko się kręci. Jest szansa, że naprawiłeś pierwszą i ostatnią skrzynię w swoim życiu. Tak, ostatnią, bo żadnej więcej już ruszać nie będę. Dokładnie tak. Gdyby ktoś chciał, to nie zrobimy tego. Nie. Pojebane w to. Trudny temat. Skrzynia biegów zawsze była trudnym tematem. Nie, dla mnie jest niepojęte działanie tego w ogóle, idea. To jest najgorsze w tym wszystkim. Nawet jeżeli to zacznie działać... No, nie wiesz kiedy przestanie. Nie, to nie chodzi o to. Chodzi o to, że teraz pomyśl sobie, że wyskakujesz sobie autem na niemiecką autostradę, lecisz dwie paki i masz myśl taką, widziałem wszystkie te trybka i wiem, że tam na przykład Seger nie siadł do końca. I jest pytanie, kiedy on wypadnie? Powiem ci tak, masz mniej pytań niż właściciele sterownika HTG. Tak, to na pewno. Który bieg, wariacie? Wkładamy do auta? Tak, palimy kapora jeszcze dzisiaj. Kole, nie wierzę w to. Alan wyczuł, że to może działać i rzucił się do składania normalnie. Mała aktualizacja już po 8 godzinach walki. Kończy się składanie. Zobaczymy, czy to cokolwiek dało. Po co to wszystko? To jest dobre pytanie. Tego nie wie nikt, dla fanu. Dlatego, żeby się mieć na co powkurwiać. Mam bremkę od tego. No wkurwiasz się na nią. No właśnie. No pana Nissana. To wkurwiasz się na tego teraz. Masz trzy opcje do wkurwiania. Chyba dobrze mi było, jak to po prostu było nieruszone. Już jesteś tak blisko. Może się okazać, że będzie wszystko dobrze. Nic nie trzeba będzie tykać już. To się po prostu sprężynka zmęczyła życiem. No bo to jest jedyne dla mnie logiczne wyjaśnienie. Albo opadł ten bolec i zapięło, albo tak jak wtedy zapina wsteczny i piątkę. Albo jest rozsypany cały mechanizm wybierania biegów. Albo. Dlatego ten patyczek tam cięgło wodzi
patyczek. No ale jak wepchnąłeś za nisko ten piąty bieg, to wbijało piąty i wsteczny, czyli miało to sens. Może on spadł za nisko, może się zmęczył po prostu, był źle złożony i przesunął się o pół milimetra. Może mi dokręcone pomóc ci coś? Jakbyś mi nacisnął. Co mi... Jeżeli to na mamy... Na pewno skrzynię chyba. Chyba z tym, że nie na pewno, chyba powinno być chyba ok, z tym, że nie na pewno może być, może tak, nie wiem. Nie zapomnij wyjąć tego młotka zamykając maskę. I tak chciałem jeszcze tutaj podkreślać tyle tego gówna, że szok. Z węża prysznicowego zrobiliśmy rurkę. Aktualnie ta sytuacja jest bardzo dziwna, bo wężyka nie było. Pomyślałem o wszystkim, to nie o tym, że trzeba by... Pomyślałem, że trzeba będzie wlać olej, więc przygotowałem bańkę, wziąłem dodatkowy olej, a nie wziąłem wężyka. Aktualnie o godzinie 20 w niedzielę jest ciężko znaleźć cokolwiek. Handlowa jest, a tu jest wężyk. Tak, tam jest luka z jego. Ogrodowego. No, prysznicowego. Prysznica. Mamy dość tego auta. Nie wiem, czemu stało tyle czasu. Mi się nie chce przy nim robić. Pełne wody. I co? Czyli Firehand. Pal. No nie. No jak nie? Ja mam brudne ubranie, nie wchodzę tak do. Pal. Chciałbym sobie bluzę zrzucić chociaż. No to zrzucaj. Ciepło jest. Czekaj, kluczyki są w środku. Bluzę ze wszystkim. Goły wejdzie. Okna są otwarte, to kluczyki mogą być w środku. Co? Okno było otwarte, to kluczyki mogą być w środku. Co? Same się nie zamkną. No. Chyba, że masz automatyczne domykanie. Jest. Check test. Dawaj jedynkę. Czyli to jest kwestia wyregulowania wysokości tego... Nie, tu pod deklem. Co pod deklem? No, że wyregulowania tego piątego biegu. On wantuje w takim razie. No, to spoko do czapikowej skrzyni. Musisz? Nie zdejmiesz dekielka bez ściągania skrzyni? Klasyk, na tym jednym cięgiełku jest piątka i wsteczny. Pierwszy zniknął, pytanie dlaczego. Bo podejrzewam, że chodzi też z tym cięgłem się porusza w jakimś stopniu. No, jesteśmy świetnymi mechanikami. Cały dzień naprawy po to, żeby nie naprawić nic. Super. No, więc spoko. Kolejne 10 godzin, żeby wyjąć skrzynię, przesunąć kawałek plasticzka, pedała i tyle. Kończ to! Opuszczamy go, czego... Po co? Nie opuszczamy go. Dobra. Możesz, Lasek, ty zakończysz lepszym akcentem niż ja, bo ja to tak bardziej sadgę. No właśnie. No, nie, ostatnio wszystko nie idzie po naszej myśli. Nic nie idzie po naszej myśli. Zaraz umyję łapy i pojadę na rondo i na tym się skończy. Chodź, bo zostało 6% baterii. Jeżeli podobał wam się film, podobały wam się nasze... Porażki. Porażki do bandy. Możecie zostawić suba na tym kanale i zostawić lajka i dużo lajków. Możecie komentować, co byście chcieli zobaczyć, ewentualnie doradzić coś, co nam nie wychodzi. Możecie wpaść na Instagrama i na TikToka i za tydzień na kolejny film. Cześć. 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 Wkurwiające, jak tak nie wychodzi, ale jest lepiej niż było. Ale wcale nie jest dobrze, straciliśmy cały dzień. Ale wiesz, że to skrzynia. Mogliśmy zostawić i poczekać do czwartku na sprawdzenie jej. No i tak by się okazało, że to jest gówno i tyle. Życie. Że coś zrobiliśmy nie tak, jak powinno być. No, najpewniej. Zjedliśmy skrzynię. Nie, rozebraliśmy skrzynię. No, no ale... dowiedziałem się, że nie ma sensu po prostu w tym robić i tyle. Smutka minka.